Jak rozwiązywać konflikty pojawiające się w rodzinie? Jak umiejętnie reagować w trudnych i stresujących sytuacjach z dziećmi? Jak w tych rodzicielskich wyzwaniach może nam pomóc pozytywna dyscyplina? O tym wszystkim już za chwilę. Cześć i dzień dobry, witam Cię serdecznie w 39. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy. Nazywam się Jarek Kania, a dzisiejszy odcinek poświęcony jest metodzie wychowawczej zwanej pozytywna dyscyplina. To już piąta odsłona mojego cyklu metodach wychowawczych, w których wcześniej rozmawialiśmy już o rodzicielstwie bliskości, rodzicielstwie raju, wychowaniu wspierającym oraz wychowaniu bez nagród. I kar. A o pozytywnej dyscyplinie opowie nam tym razem mama czwórki dzieci i certyfikowana edukatorka pozytywnej dyscypliny Maria Brzozak. Którą w sieci można spotkać jako Królowa Matka. Specjalnie dla słuchaczy Marysia przygotowała prezent, a w ostatnich minutach podcastu przeprowadziła na mnie zupełnie nieplanowany drobny eksperyment, który stosuję na warsztatach z rodzicami. Dlatego warto wysłuchać tego odcinka do końca, do czego Cię zapraszam, tym bardziej, że na koniec będzie jeszcze jedno małe zaproszenie na nowy rok. Tradycyjnie transkrypcje, prezent oraz linki znajdziesz na ojcowska strona mocy.pl Ukośnik 039. A teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Marysiu. Cześć. Od paru lat zauważyłem, że w wielu miejscach pojawiają się plakaty promujące pozytywn pozytywną dyscyplinę. Moje rodzicielskie doświadczenie to jest 11 lat, i no. kiedy urodziła się pierwsza córka, tego nie było. Jeśli mniej więcej zauważam, to 2-3 ostatnie lata. Czy to jest jakaś nowa metoda? Nie, absolutnie nie jest to nowa metoda. Faktycznie można powiedzieć, że ostatnimi czasy jest taki, ma nawet medialny boom na pozytywną dyscyplinę, a w TV nie bardzo często można posłuchać o pozytywnej dyscyplinie. Natomiast, żeby wiedzieć, czy to jest nowa metoda, czy nie, to w ogóle warto wiedzieć, czym jest pozytywna dyscyplina. Ale ja nie lubię teorii, bardzo lubię praktykę, tak samo w macierzyństwie, dlatego myślę, że mam czwórkę dzieci, żeby mieć jak najwięcej tej praktyki, i mogę ci opowiedzieć moją historię z pozytywną dyscypliną, skąd ją w ogóle znalazłam i dlaczego uważam, że jest fajną metodą wychowawczą. To zawiedam się. Więc tak, dawno dawno temu, jak miałam jedno dziecko, to ono się takie urodziło wychowane. Co znaczy wercia? Jak jej powiedziałam, zrób to, to ona to robiła. Jak jej mówiłam, nie rób tego, to ona tego nie robiła. I właściwie byłam w przekonaniu, że taką jestem urodzoną, cudowną matką. Potem urodził się szczepek. A i szczepek był taki, że jak ja mu mówiłam, żeby czegoś nie robił, to on właśnie szedł to robić, albo kończył ręką za swoimi plecami to, o czym ja mu mówiłam, że właśnie nie robił. I wtedy yy, zaczęłam dostrzegać, że. Taki pakiet wychowawczy w cudzysłowie, który dostałam od rodziców, niekoniecznie działa. To znaczy, kary i nagrody w cudzysłowie działały, ale na krótko. I ja widziałam, że jest coraz więcej sytuacji, w których ze szczepkiem rozchodzimy się w różne strony. Ale powiedzmy, jakoś negocjacyjnie dawałam jeszcze radę. Potem urodził się Jasiek. I nagle się okazało, że do takich codziennych trudności trzeba było dołączyć jeszcze nową umiejętność, czekanie. Bo jak masz dwie ręce, dwoje dzieci, to jeszcze można jakoś tak na bieżąco. Ale z Jasiem okazało się, że jak już jest trójka i ktoś musi poczekać, no to poziom emocji czasami sięgał zenitu. Tym bardziej, że dzieciaki nawet nie miały takiej, no, takiego środowiska czy domu, w którym musiały poczekać. No nie musiały, bo ja też nie jakby nie tresowałam ich na w taki sztuczny sposób że poczekajcie, teraz nauczymy się czekać taka ważna umiejętność społeczna więc ja nie od razu zrobię obiad tylko poczekacie wiadomo, że to byłoby takie bardzo sztuczne i kiedy już był ten jasiek to ja widziałam, że to macierzyństwo z takiego spełnienia i radości zaczęło być trudne tak? było mi ciężko byłam zmęczona Sama ze sobą, byłam zmęczona sytuacjami z dziećmi, których yy, nie chciałam rozbrajać tak, jak rozbrajali moi rodzice, a, a nie miałam innych narzędzi. I zaczęłam szukać, czytać, jeździć na warsztaty. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że byłam na większości warsztatów dla rodziców w Polsce, które są, a, bo zaczęło mnie to fascynować. Tak, nowa droga sprawdzenie, co mogę zrobić inaczej, żeby wychować moje dzieciaki na takich ludzi, na których ja bym chciała ich wychować, tak? No i okazało się, że tyle się naczytałam, że pewne rzeczy działają. Chociaż zawsze sprawdzałam z taką nutką, ja bym powiedziała sceptycyzmu, bo jednak miałam głęboko zakorzenione takie poczucie, że no skoro ja dostałam w dupę i nic mi nie jest, tak? Mogę tak mówić wprost? Nie, <laughs> nie będzie biciele. Dzieci nie słuchajcie. <laughs> Eee, właśnie, i nic mi nie jest, wyrosłam na ludzi i to właściwie o co chodzi, prawda? ale okazuje się, że na przykład taka choroba bardzo popularna jak niskie poczucie własnej wartości eee, albo no taki brak wiary we własne możliwości, że mogę coś zrobić osiągnąć, nie bierze się z kosmosu, tak? to no, nie spada z kosmosu, z atmosferą się jakoś tak e, nie rozpyla, tylko się skądś bierze i wiem, i mam to wewnętrzne przekonanie i niestety też doświadczenie swojego dzieciństwa, że jednak te pierwsze decyzje o tym, jaki jest świat i co ja muszę zrobić, żeby w nim przetrwać, czy czuć się kochaną, no pochodzą z dzieciństwa. A psychologia indywidualna, na której oparta jest pozytywna dyscyplina, mówi wyraźnie, że dziecko do piątego roku życia podejmuje najważniejsze swoje życiowe decyzje i dlatego tak później nam trudno Zmienić te nasze schematy, o których często nawet terapeuci mówią. No więc, jak już naczytałam się różnych rzeczy, naszkoliłam, nagle okazało się, że jestem w czwartej ciąży i poziom trudności wzrósł maksymalnie. Wcale nie uważam, że to, że byłam jakąś odkrywczą, super, doskonałą, idealną matką. Zaczęło być u nas w domu coraz więcej spokoju. O, świat wydawał się teraz bardziej ułożony, i ja na nowo zaczęłam odzyskiwać radość z macierzyństwa. A nawet okazało się, że oprócz tego, że jestem mamą, okazuje się, że nadal jestem kobietą, że mam coś dla siebie, tak? Czyli zaczęłam odzyskiwać po prostu siebie sprzed macierzyństwa. Nagle, się okazało, że jak mam tą czwórkę dzieci, to różne osoby mnie pytają, jak ty sobie radzisz z tym, a jak ty sobie radzisz z tamtym. I właściwie sobie tak myślałam, że właściwie no to nie wiem, no tak normalnie, tak logicznie, tak mi się to wydawało poukładane, i ktoś mnie kiedyś zapytał: Słuchaj, ty to jesteś z tej pozytywnej dyscypliny. Mówię, co to jest? Nigdy nie słyszałam. To było trzy lata temu. <grywka> I ja sobie je znalazłam w internecie, poszukałam, patrzę, o kurczę, ale fajne rzeczy mówią faktycznie, wszystko mówią to co ja. Okazuje się, że pozytywna dyscyplina to nie jest żadna nowa metoda wychowawcza. Tylko ja bym powiedziała zbiór bardzo praktycznych wskazówek, co można zrobić, kiedy nie umiem dogadać się z dzieckiem. Czy ona ma dwa lata, 5 lat, 7, 17 czy 70? Bo w gruncie rzeczy jest to trochę taka sztuka budowania relacji. Ja bym tak to nazwała. A sprawdza się też nie tylko w domu, w rodzinie z dziećmi, sprawdza się też w relacji mąż żona, sprawdza się w relacjach, okazuje się a radca prawny pracodawca, bo po Warsztatach mam jedną mamę, która mówiła: słuchaj, jak ja po prostu korzystam z tych narzędzi, to jestem jedyną osobą, która się dogaduje z szefem. Jest super. Dlaczego? Dlatego, że to jest sztuka budowania relacji. A kiedy mamy relacje, to można naprawić każdą sytuację. I co jeszcze z pozytywnej dyscypliny, tak bym mogła powiedzieć, co ją wyróżnia spośród tego, czego ja się wcześniej jakby nauczyłam. Czytam Jula, uwielbiam Jula. Nie wiem, czy ty lubisz mm -hmm. Jula. Ja się zawsze zaczytywałam i uwielbiam e, nawet sa, sam ten e, stan, jakby czytania jego książek, tak? Człowiek, tak, ja się czułam taka spójna i w ogóle tak, no, że ktoś mnie rozumie i w ogóle. A potem zamykam książkę. I nie wiedziałam, co zrobić, kiedy dziecko na przykład leży na podłodze i krzyczy. Mhm. A, więc nie, nie miałam takich konkretnych, naprawdę wskazówek, co zrobić, żeby się z dzieckiem dogadać i jeszcze wychować go. Na człowieka na przykład odpowiedzialnego, tak? który nie stracił inicjatywy, jakiejś takiej kreatywności swojej dziecięcej który będzie też empatyczny, zaradny, będzie miał wartości no takie, jakie ja mam na przykład, tak? Bo ja akurat chciałabym swoje wartości przekazać dzieciom. I okazuje się, że pozytywna dyscyplina, jeżeli już tak mamy nazywać pozytywną dyscyplinę, to jest zbiór wskazówek, które, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ma pięć bardzo ważnych cech. Czyli działa długofalowo. To znaczy nie zależy mi na tym, żeby tu i teraz ugasić pożar, bo prawdopodobnie to każdy nizak spełniłby to zadanie. Albo czekolada, prawda? Mm -hmm. Więc większość Dobry problemów... Przekupstwo. Tak, tak. Przekupstwo, szantaż... <noise> Musi uczyć ważnych umiejętności społecznych. To znaczy, że jak ja chcę rozwiązać jakąś sytuację z dzieciakami, pierwsze co sobie zadaję, w, pierwsze pytanie, jakie zadaję sobie w głowie, to jest, co ja chcę nauczyć dzieci. Czy ja chcę nauczyć moje dzieci, że... Nie wolno na przykład y, bałaganić, bo mama się zdenerwuje. Czy chcę nauczyć dzieci, że nie bałaganimy, bo fajnie jest mieszkać w uporządkowanej przestrzeni, tak? Czyli staram się od objawów przychodzić zawsze do źródła. Zawsze mhm. do źródła. Co jeszcze tam było? Oprócz tego, że jest skuteczne długofalowo, bardzo mocno wspiera takie poczucie w dziecku, że ono jest kompetentne. To znaczy. Że nawet mając te dwa lata, może wnieść coś do rodziny. Coś takiego mega konkretnego, tak? Może nam się to wydawać dziwne, mi się długo wydawało. E, naprawdę do wszystkiego podchodziłam, jak pies do jeża, i zawsze sprawdzam, mówię: kurczę to na pewno nie zadziała. To jakaś znowuż nowa teoria. Znowu się ludzie tam czegoś e, naczytali, nasłuchali, e, i to na pewno nie zadziała. Okazuje się, że w relacjach z dzieciakami świetnie to się sprawdzało. A, więc postanowiliśmy, że to nasze rodzicielstwo będzie właśnie w dzieciach zbudzać taką samodzielność, tak? Żeby nawet dwulatka, która może ona nie do końca rozładuje zmywarkę, tak, jak ja bym chciała, bo moje akurat już chodziły i e, biegały. Więc mając te dwa, trzy latka, naprawdę potrafiły zmywarkę opróżnić. Będzie miała takie poczucie, kurczę, nie jestem tylko centrum wszechświata, albo Takim radosnym darem z niebios, który wszyscy mają podziwiać, tylko ja też mogę dać coś od siebie, coś konkretnego. I to jest właśnie coś, czego ja bym powiedziała, że mi brakowało w rodzicielstwie bliskości, czy po prostu jako taki dodatkowy element układanki. Bo, żeby dzieci zachowywały się lepiej, to muszą czuć się lepiej, tak? Myślę, że sam wiesz, jak to jest w relacjach, kiedy przychodzisz styrany z pracy. I ktoś Cię obładowuje swoimi wizjami na temat tego, jak powinno Twoje życie wyglądać. Nie jest to najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsza Nie jest, dnia. prawda? Tak samo mają dzieciaki. Przychodzi ktoś, najczęściej większy, tak? Komu się wydaje właśnie, że ma większą władzę i właśnie Ci sprzedaje, jak ma wyglądać moje życie. Halo, no to tak nie działa, prawda? Więc jakby się tak na dłuższą metę zastanowić... Jakby dorośli się czuli, gdybyśmy nagle zaczęli stosować te same metody na nich, to się okazuje, że to tak wcale fajnie by nie działało. I właśnie w pozytywnej dyscyplinie ja pierwszy raz przeczytałam, że tym elementem, który właśnie dziecku pozwala się czuć lepiej, jest taka potrzeba, którą akurat tu konkretnie nazywamy potrzebą przynależności i znaczenia. Ona ma dwa elementy. Można to nazwać miłością, akceptacją, różnymi innymi, tak? Bo jednak człowiek, który jest akceptowany i kochany, yy, ma po prostu zasoby do tego, żeby dawać też miłość dalej, tak? Natomiast oprócz tego, że właśnie przynależę do rodziny, to muszę mieć znaczenie. To znaczy, że obowiązki nie są jakimś takim dodatkiem, a jakimś takim. A bo rodzice się naczytali i w ogóle bo musi tak być, tak? Tylko jest czymś, na czym ja buduję poczucie wartości mojego dziecka. I my z takich a, jakby dwóch frontów: rodzice, dzieci, tworzymy drużynę, w którym ja oczywiście jestem przywódcą, czy liderem, a, czy kimś, kto ma po prostu mentorem, ma doświadczenie, mm. wyznacza granice, niemniej jednak, w ramach tych konkretnych granic, to dzieciaki starają się znajdować rozwiązania, tak? To tyle. Samo słowo dyscyplina, bo chciałbym chwilkę tak, o tak nie lubimy nie? tego słowa, nie? Nie, jakoś nie mam z nim strasznych wspomnień. Natomiast mi się kojarzy, mm -hmm. też wspominałem ci o tym przed naszą rozmową, z piosenką z pana Kleksa. Mm -hmm. Dyscyplina mm -hmm. to podstawa wychowania, i mi dyscyplina <laughs> kojarzy się z czymś takim właśnie troszkę bezosobowym, nieco mm -hmm. bezdusznym nie mam takich osobistych doświadczeń mm -hmm. natomiast tak mi się kojarzy jest chyba nawet było kiedyś określenie, że taki kijek do bicia dzieci był mm -hmm. nazywany dyscypliną chyba no, więc ja myślę, y, dlaczego w tym momencie dodajemy do tego przedrostek pozytywna, żeby ją trochę ułagodzić mm -hmm. czy to nie jest właśnie taka trochę tresura dzieci, ta pozytywna dyscyplina? Ach, wiesz co? Czy też tresura drugiej osoby, taka w w manipulację? Czym jest słowo dyscyplina? W ogóle słowo dyscyplina tak naprawdę pochodzi od słowa łacińskiego, które oznacza podążać, a nie tresować. Podążać. I tak naprawdę. Dyscyplinus, uczniowie. Możemy wygługać ostatecznie i tak wyjdzie na to, że oznacza podążać. No tak, ale uczniowie podążali za mistrzem. Tak, nie? za mistrzem. A kim był mistrz? No więc był kimś, kto sam już osiągnął pewien pakiet umiejętności i mógł świecić przykładem. Mhm. To znaczy, że jeśli ja chcę, żeby moje dzieci były osobami pełnymi pasji, żeby były punktualne, dotrzymywały słowa, utrzymywały porządek w domu, to jestem pierwszą osobą w domu, która to robi. To okay. znaczy, kiedy na przykład wchodzę do domu i mówię Wieszajcie kurtki na wieszaki, a buty do szafki. A moje buty stoją obok szafki, a kurtka na krześle mm -hmm. to cofam się o krok, i mówię: O kurczę, właśnie wymagam od moich dzieci czegoś, a ja niby jako kto w tym domu mm, mam jakieś inne prawa i przywileje. Mm -hmm. okay? Więc to, jeśli chodzi o słowo dyscyplinę, um... Nazwa nie jest, ja bym powiedziała, szczęśliwa marketingowo, natomiast nie o nazwę tutaj chodzi, tylko o sposób, um, którego też wcześniej mi brakowało sposób przedstawiania sytuacji konfliktowych. Bo często stawiamy dziecko trochę jakby w centrum naszego życia tak, mówi się, że podążaj za dzieckiem, za jego potrzebami no i tak możemy za tym dzieckiem podążać być tacy uważni. Po drodze, nawet możemy się zmęczyć, zacząć się zastanawiać, kto właściwie za nami podąża, tak? Czyli ja przestaję być kimś, jakby równie ważnym w domu, i tu w pozytywnej dyscyplinie jest jasne i wyraźnie powiedziane: Wszyscy jesteśmy członkami jednej drużyny. Moje potrzeby i moje marzenia są tak samo ważne, jak marzenia moich dzieci i ich potrzeby. Nie mhm. ma ani, jak, nikt nie stoi bardziej w centrum, czy nikt nie jest ważniejszy, i dzięki temu, między innymi. Ja już teraz, kiedy mam malutkie dzieci, uprawiam dużo sportu, prowadzę warsztaty, bo chcę je prowadzić, tak? Dają mi jakieś poczucie satysfakcji, spełnienia czy też prowadzę tego mojego bloga. Natomiast jest trzeci element. Bo oprócz mnie i dziecka są wymogi sytuacji. To znaczy, szanuję moje dziecko z jego potrzebami, szanuję siebie z moimi potrzebami, ale też szanuję sytuację. To znaczy, na przykład, zatłoczony kościół może nie do końca być dobrym miejscem e, na empatyzowanie, e, określanie emocji, uczuć, e, czy jakieś pokojowe, czy takie bliskościowe sposoby rozładowania trudnych m, sytuacji. Bo, na przykład, wszyscy patrzą, ja jestem zestresowana, może akurat jest jakaś uroczystość, gdzieś coś ważnego, i nagle my stajemy się centrum mhm. uwagi. Więc do, pozytywna dyscyplina mówi, że spójrz na siebie, spójrz na dziecko i spójrz na to, w jakiej jesteś sytuacji, i szanując te trzy elementy, zdecyduj, co masz robić. Po prostu, tak? Z takim czystym sumieniem. Może nawet nie będzie to najlepsza Twoja decyzja w życiu, ale biorąc pod uwagę te trzy elementy, po prostu zdecyduj. Czyli daję też rodzicowi, ja, ja się tak poczułam, jakby ktoś po prostu. Powiedział mi wprost i wyraźnie: Słuchaj, możesz zadecydować, tak? To może być zła decyzja, może po prostu akurat, ale akurat w tym momencie na nic innego po prostu cię nie było stać, tak? Może byłaś zestresowana, może byłaś zmęczona, może byłaś niewyspana, a może mąż wyjechał na po prostu dwa miesiące i już ledzisz na oparach, i może to jest jedyna, najlepsza w tym momencie decyzja i uwaga, pozytywna dyscyplina dalej po prostu zdejmuje kolejny ciężar, skup się na rozwiązaniach, to znaczy, jeżeli nawalisz jako rodzic, a, a myślę, że każdemu, chociaż może się do tego nie przyznaje, ale zdarza się mhm. tak, mi się zdarza, ja się do tego przyznaję myślę, że w oparciu o to prowadzę warsztaty, tak, gdzie mówię szczerze o moich błędach nie po to, żeby się chwalić, ale to są rzeczy, na których ja się najwięcej nauczyłam tak, i mówi skup się na rozwiązaniu konkretnie po prostu nie muszę otwierać książki, jeszcze raz czytać jula, czy nawet książki z pozytywnej dyscypliny. Mogę wyciągnąć sobie yy, mamy takie fajne karty technik pozytywnej dyscypliny, czyli takie, można by powiedzieć, tipy, porady. Yy, niektórzy mówią na to techniki, ale to jest słabe słowo, bo jednak nie chodzi o to, żeby kogoś czarodziejską różdżką zamienić w posłusznego, nie wiem, jakiegoś yy, kucyka pomy, tak? Ale mogę usiąść i powiedzieć, kurczę, dobra, tu mi się nie udało. Co mogę zrobić następnym razem lepiej? Co więcej, zapraszam dziecko do szukania rozwiązań. To znaczy, nie jestem jedyną osobą w rodzinie, która ma święte i po prostu złote rady na to, jak powinno wyglądać nasze życie rodzinne, tak? I mówię, słuchajcie, dzieciaki, robimy na radę. Mamy taki, taki problem. Wy chcecie zrobić to, to, to i to. A ja potrzebuję zrobić pranie, sprzątanie, gotowanie. Jak my to zrobimy, tak? Możliwości jest wiele. Dzieciaki podają swoje pomysły, ja podaję swoje pomysły, negocjujemy, szukamy rozwiązań, więc nie jestem w tym sama, tak? I moje dziecko, które ma dzisiaj 4-5 lat, może naprawdę wymyślić fajne rzeczy, na które ja bym wcześniej nie wpadła. I to jest akurat prawda, to nie jest coś wymyślonego, zawsze to obserwuję, jak dzieciaki potrafią taką świeżością i kreatywnością banalne rzeczy nam rozwiązać, nie? Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś o tym, że to my jesteśmy tym przykładem. Mm -hmm. Ty Powiedziałaś o tych butach, o wejściu, o, o zawieszeniu kurtki. Tak. Wiele mam takich jeszcze rzeczy, wiesz, do przerobienia w sobie, nie? Na przykład rozwiązywanie pokojowe konfliktów. O, jak ja bym chciała, żeby moje dzieci pokojowo rozwiązywały konflikty. A kiedy ja jestem zmęczona, głodna, niedospana i z milionem spraw na głowie, wcale... Jest to ostatnia rzecz, która przychodzi tak. do mnie. Tak. A co robią moje dzieciaki? Na przykład po to, że mamusiu oddychaj, mamusiu, źle się do nas odezwałaś, powinnaś nas przeprosić, mamusiu, coś tam, więc jakby... Ale już czytają twoje książki i podczytują? Nie, nie, mam swojej książki. Ale znaczy nie, w sensie te książki, które ty czytasz. Bo, e, wiesz co? Nie Bo moja no, najstarsza już tak, podczytuje i czasami przychodzi właśnie z komentarzem, Werka... że się źle zachowałem. Tak, Werka ma 8 lat, natomiast e, słuchają moje livey, mm, słuchają moje livey na Facebooku. E, co więcej, y, właśnie... Mu... Mówią wprost, tak? Co ja zrobiłam źle, co, czego nie powinnam, ale też dużo rozmawiamy nawet tego, jak osoby wobec nas mogą się zachowywać, a jak nie. Bez względu na to, czy to jest mama, tata, czy ktoś obcy, mają taką świadomość, że takim głównym, główną wskazówką na, jakbym powiedziała, tworzenie relacji, to jest właśnie tak jak w Piśmie świętym jest napisane, tak? Czyncie drugim to. Co wy byście chcieli, żeby wam czyniono? Mhm. Bardzo takie uniwersalne i takie banalnie proste, ale w praktyce, jakby tak zrobić sobie rachunek sumienia na każdy, po każdym dniu, to jako rodzic myślę, że tych punktów, że czyń dziecku tak, jakbyś chciała, żeby dziecko czyniło tobie, nagle mhm. może się okazać, że jest, no, nie wychodzi tak, że tak powiem, no tak, jakby się chciało, nie? No, trochę chyba tak jest, no bo my się jednak spieszymy, mamy jednak te naleciałości, czy też przeświadczenie takie, że to my jednak ogarniamy tę rodzinę, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to było na 15 zrobione, tam na 17 dochodzi szkoła, mm -hmm. obowiązki. No więc okay. czasami trzeba ich trochę podgonić, tak. no bo spóźnimy się i to już nie tyle, że będzie mi przykro, czy po prostu. Mm -hmm. Na przykład na no, przypadną lekcję. No widzisz. Yy, to już są jakby... Takie ramy i granice, które każda rodzina ustala sobie samodzielnie. Natomiast my mieliśmy taki problem. Że Wercia nie chciała się ubierać rano do szkoły. Co więcej, widziała, jak pomagam ubierać się młodszemu rodzeństwu, więc no, właściwie w sumie to mogła mieć rację, tak? Że właściwie, mamo, dlaczego ty im ciągle pomagasz, a mi nigdy nie pomagasz. Eee, I co? No i co? No miała rację, tak? Ale ma już 8 lat. To znaczy, że na jej poziomie. Mogłaby już, już tak, czegoś. można wymagać? Co więcej, e, co to znaczy wymagać? To znaczy, że ona jest już zdolna i kompetentna do samodzielnego ubrania. Mm -hmm. Więc co zrobiłam? ok mm. Najpierw oczywiście szukam przyczyny, bo może tak, może ona się po prostu nie wyspała tego dnia, i może to nie jest tak, że ona nie chce się ubierać przez trzy tygodnie z rzędu, tylko akurat dzisiaj, tak, bo mm -hmm. jest niewyspana, bo po prostu. A może ostatnio bardzo dużo mieliśmy mm, różnych wyzwań w stylu wizyty w poradniach i Jaśka, więc ona dostała mniej czasu i uwagi, więc ogólnie wstaję w ciągu dnia troszeczkę z taką dziurą, tak? Z takim troszeczkę Potrzebuję głodem, atencji. tak. Eee, może tak być. A może właśnie ja przyzwyczaiłam ją przez X tam czasu, bo było mi łatwiej czwórkę dzieci rano ubrać samej, niż z nimi walczyć? Może tak było, tak? Więc pierwsze co robię, jeśli już na przykład jestem rodzicem, ja bym powiedziała, w stylu pozytywnej dyscypliny, to sprawdzam, jaka jest przyczyna, tak? Bo walczyć z wiatrakami można na wiele sposobów, tylko nie chodzi właśnie o krótkofalowy efekt, tylko o długofalowy. O, co się okazało z werką? Faktycznie było tak, że ja długo pomagałam jej się rano ubrać, więc to jest, uwaga, mój błąd, tak? Muszę z nią wtedy usiąść i powiedzieć jej wcześniej, nie rano, kiedy ona jest zaspana, może głodna, a może faktycznie nie chce iść do szkoły, bo. Nie lubi, a może nie lubić, muszę z nią usiąść wcześniej. I to też jest konkretna technika w cudzysłowie pozytywnej dyscypliny, czyli sposób na nawiązywanie relacji. Siadaj i rozmawiaj. Rób spotkania rodzinne o rzeczach, które, a w rodzinach jest tak, że te. Trudności są cykliczne, powtarzalne, mhm. prawie te same. Tylko się od razu spytam, siadaj i rozmawiam w momencie, kiedy to się nie. dzieje, czy później, na za planem. wieczorem. Tak, kiedy zaplanuj kiedy spotkanie. Okay, Raz dobra. w tygodniu, w ogóle to jest taki must have, bym mhm. powiedziała. Spotkanie rodzinne. Mamy o. taką kartkę, na której na przykład ja na przykład piorę, sprzątam, gotuję, jest trylard spraw, ratuję po prostu wszechświat, tak? I przychodzi dziecko, mamo, bo tam Weronika, coś tam, coś tam. Wie, dobra? Słuchaj, w tym momencie nie mogę. I wiem, że to jest dla ciebie ważne. Zapisujemy to na kartkę spotkania rodzinnego i wtedy o tym porozmawiamy. Fajne. Więc dziecko odchodzi z takim poczuciem, to jest ważne, co ja chciałam powiedzieć. Mama mnie nie zbyła dla prania, sprzątania i gotowania. I jednocześnie ja mogłam dokończyć swoje obowiązki, mhm. tak? Więc raz w tygodniu robimy spotkanie rodzinne na takie powtarzające się jakieś dla. Ale nas... Z tymi maluchami, maluchami też. Mhm. Siadamy. To nie są długie rzeczy, tak? Bo jednak trzylatka nie wytrzyma mm -hmm. długo, no jej wkład nie jest jeszcze taki praktyczny, ale jest ważny. E, mm -hmm. Ona się też uczy, słucha i rozmawiamy, tak? Sajcie kotki. Niektórzy z nas już mają więcej niż 6 lat. Fajnie by było, gdyby te osoby w naszej rodzinie ubierały się samodzielnie, tak? No i rozmawiamy, tak? Jak to zrobić, co musi stać, żeby to zrobić, bla 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 bla. Rozmawiamy sobie, a co się stało tego konkretnego dnia? Ja nie miałam czasu, żeby stać nad Weroniką ośmioletnią i tłumaczyć jej, że ma już 8 lat, że potrzebuje, żeby się właśnie ubrała, bo z pozostałą trójką nie zdążę. A u nas w przedszkolu jest taka tradycja, że jak ktoś się spóźnia, to potem pół godziny czeka, aż się skończy poranny krąg. To znaczy, jest bardzo ważna sprawa, bo pani w tym czasie omawia z dzieciakami dzień, co będą robić. Rozwiązują też swoje małe problemy takie klasowe, tworzą taką wspólnotę. I to jest taki czas, którego nie można zakłócić wchodzeniem, wychodzeniem. Więc jak ja się spóźnię, to od razu deklarowałam się w umowie, że uszanuję ten czas Aha, kręgu. Wiesz o tym wcześniej. Tak, wiem Dobra. o tym wcześniej, jest to taka, że tak powiem, nie, nie było to ukryte przed nami, My więc. Się więc, się... Jak to <laughs> więc mam dużą motywację, żeby jednak przyjechać na czas. I mówię, dobra Wercia, to ja odjeżdżam za 5 minut. Ponieważ był już wtedy mąż w domu, ja odjechałam te 5 minut później. Przychodziłam z jakiś czas, mówiłam: słuchaj, kotku, zostały ci dwie minuty, została ci minuta, e, jeśli będziesz gotowa, przyjść, ja odjeżdżam. I odjechałam bez Weroniki. Ona oczywiście spóźniła się do szkoły, spóźniła się na ileś tam lekcji, e, co więcej, wpadła w jakąś taką swoją większą frustrację. Natomiast ja nie zrobiłam tego z zemsty, tak? Mm. To był naturalny trochę sposób na to, żeby jej pokazać, że czas i zdarzenia mają swój bieg. Tak? Że nie zawsze będzie mama czy tata, którzy ją pogonią i pewne rzeczy może ją ominą. I pozytywna dyscyplina bardzo, ale to bardzo zachęca rodziców dodawania dzieciom ponoszenia konsekwencji swojego postępowania i swoich wyborów. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę mózg dziecka mówi się, że do 5, do siódmego roku życia, no różne są badania, nie ma takiej funkcji w mózgu przewidywania konsekwencji tego, co zrobię. Ma tak wielki pęd poznawczy, że po prostu pewne rzeczy robi po prostu, bo całe ciało, całe ja chciało dotknąć gorącego piekarnika. Mhm. I jeżeli ja za każdym razem będę dziecko chronić, przed konsekwencją jego wyboru, to ona nigdy nie doświadczy tego, że kurczę te moje decyzje, jednak przynoszą jakieś skutki. I ja z pełną świadomością, wtedy po prostu faktycznie odjechałam, da mi doświadczyć tego, co się dzieje faktycznie, jeżeli ona się nie ubierze na czas. Bo dzisiaj to był zwykły dzień, ale jakby była na przykład wycieczka klasowa, tak? A na którą ona nie chciałaby się ubrać, to by się po prostu na nią spóźniła. I ja, będąc takim rodzicem, który właśnie. Patrzy w przyszłość i myśli sobie: Chcę, żeby moje dziecko było człowiekiem, który nie uchyla się odpowiedzialności, nie boi się podejmować y, decyzji i konsekwencji swoich decyzji, to muszę zacząć troszkę szybciej niż naście, 15, 18, tak? Daj dzieciakom taką możliwość teraz. Czy one mają 3 lata, czy może mają 8 lat? Ale też w granicach, które ja uważam za bezpieczne i moje, tak? Jestem daleka od twierdzenia, że wszyscy powinni żyć tak jak ja. Mogą, nie wiem, korzystać z różnych wskazówek, ale absolutnie, jeżeli jestem rodzicem, który jest u kresu sił i wytrzymałości cierpliwości, dawanie dzieciom dużej, na przykład, przestrzeni do wyboru e, raczej nie wchodzi w rachubę, tak? Bo podwoduje więcej frustracji, zmęczenia e, i zamiast zrobić coś dobrego dla dziecka, to potem w tej fali negatywnych emocji. Po prostu możemy no, zniszczyć to, nad czym pracowaliśmy, nie? Także ja w moim domu ustalam pewne ramy jako rodzic, tak? To jest moje zadanie. I w tych ramach moje dzieciakom pole manewru, tak? Ustalania. Fajnie o tym Korczak pisał w Królu Maciu I, a zobacz, kiedy, kiedy żył już ponad mm -hmm. 100 lat temu. Ja zawsze mówię, że to jest nasz taki prekursor tak. rodzimy pozytywnej dystrybucji. Dlaczego? Dlatego, że on szanował po prostu dziecięcą taką chęć samostanowienia troszeczkę o sobie, tak? To dziecko jest człowiekiem. Jest po prostu tak, Tylko jest mniejsze. człowiekiem. E, więc w ramach jakby naszego domowego świata dzieciaki możą, mogą stworzyć swój samorząd, tak to nazywam. Mhm. Tak, żeby może tak bardziej obrazowo to zabrzmiało. Niemniej jednak są takie rzeczy, gdzie mam mniejszy na przykład zakres takiej elastyczności, tak? Bo no ja akurat jestem osobą wierzącą, też praktykującą, wiara jest dla mnie ważna i nie wiem, czy miałabym taką otwartość, żeby moje dziecko poszło sobie na przykład na Czarną Muszę zobaczyć, a jak to jest, tak? To już jest, wykracza Moja mocno. Tak, 18 lat. Ale to już nie jest nie moje dorosły. dziecko wtedy, to już jest dorosły człowiek. Okay. Yeah. A mówię teraz o dzieciakach 3, 5, 6 i 8. Nie <laughs> Nie jest tak łatwo, ale mówię, że jakby mam pewien poziom mhm. elastyczności, gdzie się jakby po prostu moje granice kończą, tak? Jeżeli miałam kiedyś na warsztatach mamę, e, którą bardzo denerwowało, otwieranie drzwiczek z lodówki. Po prostu tak miała, tak? E, mówię, słuchaj, zrób sobie te zaczepy. Jeżeli to ma dać Ci więcej spokoju, już będziesz miała dla dziecka więcej cierpliwości, to sobie zrób te zaczepy, tak? Czy to będzie pozytywno-dyscyplinowe, czy nie, uszanuj swoje granice, mm -hmm. tak? Nawet Jul o tym mówi, że granic nie ustala się tak sztywnie a priori, że po prostu wszyscy rodzice powinni robić tak i tak. Każdy ma Zobacz, swoje. jakie masz swoje granice i tam są granice dziecka, a nie jakieś takie sztucznie wymyślone. Także ostatecznie mogę powiedzieć, <noise> że te współczesne takie nowe koncepcje wychowawcze mają takie wspólne źródło, czyli szacunek do dziecka, szacunek do rodzica. Takie podejście, że jeśli ja jestem człowiekiem napełnionym miłością i akceptacją, to też z, z siebie to daję. Czy mam 5 lat, czy 105 lat, zawsze jest tak e, łatwiej dać z siebie nawet troszeczkę więcej, kiedy wiem, że jestem kochana i akceptowana, mm. nie? To działa też z mężczyznami, moi drodzy. <gry> tak, tak. Myślę, że. Czy warto akceptować mężczyzn? Mm, wiesz co? Ja na przykład byłam. Myślę, że byłam taką żoną, która która właśnie um, jak to powiedzieć um, ładnie um, no może narzekała to brzydkie słowo, ale tak ją trzyła tak wie, że a nie zrobiłeś tego nie zrobiłeś tam tego, tego, tego i w ogóle. ta byłaś. No to brzydko, wiesz. To <laughs> ale brzydko. byłaś, czyli już wiesz... byłam, Pracuję nad sobą, naprawdę pracuję, bardzo pracuję i pozytywna dyscyplina konkret. Zróbcie spotkanie rodzinne. Napiszcie, co chciałabyś, żeby w domu funkcjonowało lepiej. Nie jako pretensja, tylko jako Twoja mhm. potrzeba, tak? I znowu taki, w sobie złoty tip. Zamień pretensje na potrzeby. Boże, jakie to mhm. jest banalne. To jest takie banalne, ale tak bardzo praktyczne, tak? I zamiast na przykład nad niewyrzuconymi śmieciami drzeć po prostu koty, to ja zapisuję sobie na lodówkę. Porozmawiać z mężem o Wyrzucaniu śmieci regularnie. Wtedy mhm. my siadamy, dzieci patrzą, dzieci słuchają, a widzą jak my rozmawiamy o rozwiązaniu. Tak? tak często rozmawiamy na przykład o naszych żalach, o pretensjach, mhm. a nie rozmawiamy o rozwiązaniach. To nie szukanie winy, tylko szukanie rozwiązania. Tak, i to też takie proste zdanie. Szukaj rozwiązań, a nie winnych. Mhm. No, bardzo proste. A jakie praktyczne, nie? Tak, słucham i powiem Ci, ta pozytywna dyscyplina ma dużo wspólnego z naszym życiem, pomimo że nie mam, tak. zupełnie prawie nic nie czytałem o tym, tak. żeby być taką, tak na świeżo przyjmować to, co mówisz, bo tak jak zacząłem od tego, że my jakoś prowadzimy dzieci i dajemy im przykład naszym życiem, ja się staram to robić najbardziej w tej chwili w takich kwestiach technologicznych, czyli mhm. telefon, bo obie moje starsze córki już mają telefony i na przykład wprowadziliśmy zasadę taką, że mamy miejsce w salonie. Mhm. Gdzie te telefony leżą i wszyscy. Ja też tam odkładam mm. telefon, mm -hmm. jak wchodzimy do domu. Od pewnego czasu już nie zabieram telefonu w nocy, to mam budzik, tak. który mnie budzi, tak, tak, po tak, to, żeby tak. dziewczyny też wiedziały, że telefony zostawiamy. Tak. Wiedzą, że jak powiedziałem żeby na schodach nie używały telefonu, bo sobie mogą zęby wybić, jak będą coś tam sprawdzać. Tak jak kiedyś użyłem, bo mi się spieszyło. Mm -hmm, oczywiście takie mm -hmm. zawsze wytłumaczenie rodzice znajdzie. Tak. To od razu usłyszałem tata ale powiedziałem, że nie wolno. Mm -hmm. Więc musiałem się tutaj ukorzyć tak. i powiedzieć: Rzeczywiście, macie rację. Nie? Te sp spotkania rodzinne, o których mówisz, my praktykujemy, tylko w innej formie, w sensie mm. bez dzieci. Z dziećmi rozmawiamy jakoś tam w miarę regularnie. Mm -hmm. Natomiast w niedzielę wieczorem ustaliliśmy sobie mało romantycznie brzmiące spotkanie zarządu. Mm -hmm. Super, może być. I na z Jolą po prostu omawiamy to, co się działo w tym mm -hmm. tygodniu. Omawiamy logistykę tego, co się ma wydarzyć, czyli tu lekarze, dzieci, mm -hmm. zabrać, nagranie podcastu, mm -hmm. y, mm -hmm. wszystkie rzeczy, które nam się wydarzą, po to, żeby wiedzieć, bo nie, nie o wszystkim pamiętamy. Mamy kalendarz, w którym mamy wszystkie nasze, tak. y, wszystkie nasze czynności, więc wiemy, ale o tym też rozmawiamy i też wtedy rozmawiamy o tych potrzebach. Na mm -hmm. przykład o tym, co się nie podobało, co się podobało. W różną stronę mm -hmm. te rozmowy idą, często bardzo przyjemną i romantyczną, pomimo braku mojej niezbyt romantycznej nazwy. Może rzeczywiście do tego w wprowadzać dzieci, żeby one też widziały. Wiesz, no my też nie, nie robimy działamy, tak, nie? że o wszystkim rozmawiamy przy dzieciach, tak? Mhm. Więc y, musimy z mężem też oczywiście rozmawiać bez dzieci, spotykać się bez dzieci. E, natomiast w bardzo dużo rzeczy, mimo wszystko, dzieciaki angażujemy, tak? Mhm. Sam fakt, na przykład zarządzania pieniędzmi, budżetem domowym, to są rzeczy, które dzieciaki świetnie ogarną, tak? Dlaczego mamy nie mogę kolejnej zabawki? No dobra, to wybierasz chodzenie na judo czy kolejną zabawkę, uh -huh. tak? I o tym my, albo wakacje. No jest, jesteśmy sześciosobową rodziną. Jakbyśmy mieli pojechać tam, gdzie wszyscy chcą, o. no to byśmy cały rok byli na wakacjach. Super. A do końca pod, jeszcze biorąc pod uwagę zmienność dziecięcych decyzji, to by się jednak okazało, że nie wszyscy są zadowoleni. Dlatego najlepiej na plaży, na której mieście sobie położyć. Tak. <laughs> wszyscy zadowoleni. No, niemniej jednak no podróże, podróże są ważne, nie? Podróże są, są ważne, są. więc y, tak, więc na przykład jechaliśmy w tym roku w góry, wszyscy byli na to przygotowani, że jedziemy w góry. Ustaliliśmy sobie wspólnie zasady mm, wydawania kieszonkowego, bo na czas wakacji dzieciaki dostały jakąś pulę a pieniędzy do wydania i on, słuchaj, jak one sobie liczyły, tak? On, y, szczepek się, matematyki jeszcze dobrze nie ogarniają, cyfer wszystkich nie napiszą. Ale jak nie nas, to pytanie Werka. Werka, a jak ja sobie kupię kto, to czy starczy mi na to. Po prostu powiem ci, że to były no jedne z chyba z piękniejszych takich momentów, gdzie widziałam, kurczę, że dzieciaki no, uczą się na moich mhm. oczach, tak? Właśnie nawet z zarządzania pieniędzmi. Nie, podróże są świetne właśnie do nauki życia My dla dzieci. My jak wyjeżdżamy czy bliżej, czy dalej, to wtedy tak naprawdę widzimy, że to, co. My dajemy dzieciom, co im mówimy, jakiś mm. przykład. To, co siejemy, to zbieramy, tak, tak naprawdę. I widzimy, jak one się na przykład są wkurzone, ale na przykład zajmą się tą młodżą, kiedy my musimy jakieś rzeczy ogarniać. Albo kiedy y, trzeba jeszcze pół godziny jechać, wszyscy mają dość, mamy jetlag, jesteśmy martwi, ale mówimy, słuchajcie, musimy wytrzymać. no Chcemy, żeby było za godzinę super fajnie. No i jakoś to działa. Nie? I, tak. to, I to jest świetne. W podróż podróżowanie mega otwiera oczy, odcina nas od tej rzeczywistości. No i troszeczkę nie? tak, jakby z takiego worka. Które pakujemy na co dzień, wyciągamy to, co napakowaliśmy mhm. na ten czas, tak? I się okazuje potem. Na przykład na pierwsze wakacje, jak jechaliśmy z czwórką małych dzieci, to w ogóle ja jakoś tak na luzie podeszłam do, do tematu pieniędzy i pamiątek. I właśnie myślałam, że dzieci to. No po prostu im powiem, mhm. że mogą, że nie mogą. Więc było tyle rozmów i trudnych Ale. sytuacji, że na kolejne już wiedziałam, słuchajcie, po prostu każdy ma tyle i tyle. Uczcie się, zarządzajcie, jaką decyzję decyzję A akcji do kupowania jest bardzo dużo. Tak. Jedyne, jest... czego nie ustaliliśmy, to dni, w których można wydawać te pieniądze z, z kieszonkowego. I okazało się, że tak naprawdę dzieciaki oczywiście fantastycznie chodziły po górach, różne rzeczy robiły. Ale gdzieś tam ciągle, a czy ja teraz mogę to kupić, a czy ja mogę to teraz to. Więc jakby już wiem, że na kolejne wakacje trzeba jeszcze bardziej doprecyzować, tak? Mhm. Żeby nam się wakacje nie zamieniły po prostu w obóz. Oczekiwanie na wydanie tak, kasy. Tak, 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 tak. No to jest trudne, tak jak mówię, bo wszędzie są te sklepiki, dzieci mają te potrzeby. Mhm. Nie wiem tak, mi powiem, czy ona jest u każdego, bo u no, na przykład tak jest, że chcą kupić czy to pamiątkę. Tak tak. Ja no. jak byłam dzieckiem, to też chciałam. Ja z pierwszego wyjazdu wydałem całą kasę. Jak byłem samodzielnie pierwszy raz. No. Tak? A ja hmm. mam nadzieję, że właśnie teraz moje dzieciaki, kiedy już będą samodzielnie pierwszy raz beze mnie, będą znały wartość hmm. tego, co mają. Nie? Dlaczego? Dlatego, że ja dałam im szansę wcześniej hmm. dotknąć pieniądza, wydać, doświadczyć tego, że o kurczę, kupiłem taką drogą zabawkę i nie starcza mi na kolejną. Nie? To jest mega zdziwienie w oczach dziecka, hmm. które ale jak to? Jak, no, to już nie jak to nie ma? No, jak to nie ma? No, i to też jest pozytywna mhm. dyscyplina, czyli naturalna konsekwencja, którą niektórzy też często mylą z karą, tak? Bardzo często mhm. jest zamieniane to słowo kara i konsekwencja, a to są zupełnie dwie różne sprawy, nie? Gdyby ktoś chciał zacząć, bo na przykład spodoba mu się to, o czym tu rozmawiamy, mhm. i pozytywna dyscyplina jest. O, podoba mi się chciałbym zacząć. Mm. Mam powiedzmy dziecko, albo mi się urodzi dziecko. Książki, warsztaty. Gdzie najlepiej zacząć? Iść zapisać się na coś czy mm. lepiej czytać. Zapraszam na mojego bloga Królowa Matka. Najlepiej słuchaj. <grym> 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 Jeszcze lepiej to na warsztaty do mnie. <grym> Ale to tylko w trybieście. Ale tak na poważnie. Nie, ja akurat w całej Polsce prowadzę. Dlatego, że troszeczkę też jeżdżę za moją społecznością, tak? Więc, jeżeli ktoś na przykład się zgłasza, mówi, słuchaj, Marsia, uwielbiam Cię, przyjedź do mnie na warsztatem, wysłuchaj, organizujesz 15 ludzi i ja robię warsztaty dla Ciebie. I faktycznie tak jest, że właściwie muszę, jakby teraz, muszę tak naprawdę odmawiać, więc pracy mam, jakby w brud. Natomiast, jak zacząć? Są książki z pozytywnej dyscypliny, które można kupić na stronie Pozytywna Dyscyplina.pl chyba mhm. albo com. Na pewno na pewno można znaleźć. Natomiast myślę, że faktycznie warto pójść na warsztaty. Dlaczego? Dlatego, że książka książka jest troszeczkę zbiorem takich informacji. Książek jest wiele. I książek na przykład o wychowaniu bez kary i nagród wiele można przeczytać. Ja przeczytałam kilka. Natomiast yy, warsztaty na przykład, moje. Zawsze staram się prowadzić w ten sposób, żeby rodzic doświadczył na własnej skórze tego, co właśnie chcę zastosować na dziecku. I wymyśliłam takie ćwiczenie. Bardzo proste. Jak chcesz, to mogę tobie zrobić tu i teraz. Dobra. Ech, tak Tylko potrzebuję kartkę, tak, kartkę i, kartkę i coś do pisania. Dobra. Um, to nie było planowane. Mówię to nie było planowane, tak. Będziemy ćwiczyć na jarku. A więc mogę, nawet w yy, Radio Gdańsko o tym ostatnio mówiłam, że mogę przeprowadzić piękny wykład. To będzie dla ciebie. Ty yy, pisać? Tak, będziesz pisać, no. Piękny wykład na temat tego, jakie są skutki stosowania kar. Co się dzieje z osobowością dziecka, na jakiego dorosłego wychodzi? Są różne badania, wszyscy to już wiemy. A jednak gdzieś tam w środku w nas zostaje takie, no tak, ale co zamiast kary? No więc. Co zamiast karmu Mój drogi, napisz mi jedną rzecz, mm -hmm. którą lubisz robić. Tak po prostu? Tak po prostu. Którą lubisz robić? Pać Dobrze, może być spa, dobrze. Jestem, no, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dzieci. Jest to moje marzenie. Może być tak. E, dobra, co mm -hmm. lubię robić? E, lubię podróżować. Może być zbyt, 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 zbyt podróżowanie i spanie, tak, może być. Dobra. Mm -hmm. A pod spodem napisz jedną rzecz, która Ci się ostatnio nie udała. Co mi się nie udało ostatnio? Mm -hmm, mm -hmm. Jak bardzo ostatnio? Tak, tak o... bardzo, jak pamiętasz. Okay. Mm. Tak, gdzie sięgasz pamięcią. Tylko na nastoletnie lata możesz zostawić. <laughs> <laughs> Bardziej jako rodzic, może jako już tak, jak już weszłeś w karierę, czy wszedłeś w karierę rodzica. Dobra, no to zrobię taki coming out. na wczoraj na dzieci. O, tym się o ja, pojawia. naprawdę. Uuu! No. <laughs> Tak, zdarza mi się. Ale nie lubię tego. Tak. No dobrze. No. Słuchaj, moi drogi. Ponieważ znowu nakrzyczełeś na dzieci i nie nauczyłeś się do tej pory, że na dzieci się nie krzyczy, to nie będziesz podróżować. Masz szlaban na podróże. Jak się czujesz? Nauczymy. Zaraz na ciebie nakrzyczę. <laughs> o, no, dobrze. Fajne ćwiczenie. Mega przyjaciół. Czuję proste. się źle. Czuję się. Ja ci tu do domu zapraszam, bo tym takie No, robisz. o, widzisz, pojawia się ta o, zemsta. Tak, złość Bajam. zemsta. Niesprawiedliwość, o. bo to jest zupełnie niewspółmierne. niewspółmierne ja ale nie ale ja chciałem, za... a ty mi to specjalnie robisz. Tak, i Z co medytacją. więcej, czy to w ogóle jest ze sobą jakoś logicznie powiązane? Nie, w ogóle Podróże, mało. krzyczenie, czy ja cię w ten sposób zachęcam do lepszego odzywania się do dzieci? Nie. Nie. A my to robimy dzieciakom. Nawet jeżeli nie dajemy kary, to często szantażujemy. Jeśli nie pozbierasz mhm. zabawek, nie obejrzysz telewizji. No kurczę, a co mają zabawki do mhm. telewizora, właściwie co? Więc może już nie dam kary, ale uprzedzę, tak? O, uprzedzę. To się nazywa w pozytywnej dyscyplinie konsekwencja logiczna, czyli taka umowna. To znaczy, że tworzę taki mały szantaż, żeby pokazać dziecku, co się niby tam stanie, niemniej jednak dalej nie uczę dziecka tego, na czym mi zależy. Czyli wracamy do porządku. Pozytywna dyscyplina zawsze skupia się na tym, żeby nauczyć czegoś dziecka, tak? Więc jeżeli ja chcę tak naprawdę nauczyć Ciebie, Biarku, żebyś przestał krzyczeć na dzieci, to może powinnam zacząć od uczenia, nie wiem, uważności albo, nie wiem, planowania czasu, żeby po prostu mieć czas na sen i odpoczynek, tak? Bo mhm. z jakiegoś konkretnego powodu ty nakrzyczałeś i prawdopodobnie nie dlatego, że mleko było rozlane, czy że to była wina dzieci, tylko coś w tobie się mhm. stało, że nie miałeś tyle cierpliwości. Um, dlatego warto przyjść na warsztaty, bo tych ćwiczeń. Jest bardzo dużo. I wtedy ja mogę odłożyć książkę. Pięć książek, dziesięć książek, mm -hmm. nawet z pozytywnej dyscypliny, ale będę pamiętać. Że, o kurczę, Marysia kazała mi napisać dwa zdania. Nie czułem się z tym fajnie. Mm. Jakbym mógł wystawiać ci oceny to bym wystawił już wszystko z marketingu, bo już na... Tak? No. Zapraszam ogle. Okay. <laughs> Zapraszam, u mnie na warsztatach jest naprawdę dużo. Ja też tego potrzebuję, ja jako mama czwórki dzieci, tak? Potrzebuję praktycznych, konkretnych mm -hmm. rzeczy. Nie wracania do książek bez przerwy, bo czas jest cenny, tak? Jest naprawdę cenny. I tak samo miałam, no byłam na tych różnych warsztatach, więc miałam taką ideę, żeby kiedy rodzic przyjdzie, żeby się trochę peluzował, mhm. trochę właśnie się pośmiał i doświadczył, tak? Czyli żeby to zostało na długo, tak? Tak, serce zostało na długo i żeby to nie było, miało, żeby nie miało takiej formy po prostu wykładu ćwiczeń, bo to. Mm, Myślę, że jest bardzo, bardzo skuteczny, kiedy doświadczam. Więc myślę, że warsztaty się przydadzą. przydadzą. Okej, okay. to w takim razie w internecie, gdzie można Cię znaleźć? Moi drodzy, którzy nas słuchacie, hmm, więc tak, ja jestem na razie na Facebooku tylko, na profilu Królowa Matka. Jak będę gdzieś jeszcze indziej, to na pewno powiem. E, to ale tylko tam. Wtedy? Tak, e, no i tam trzeba szukać, sprawdzać wydarzenia, jakie są terminy. No oczywiście też zachęcam do czytania książek. To nie jest tak, że teraz yy, nikt nie przeczyta książki, albo po prostu już nie sięgnie gdzieś dalej. Niemniej jednak faktycznie, jeszcze nie mam mówić z własnego doświadczenia, co dla mnie było ważne, to właśnie doświadczenie na swojej skórze. Na swojej skórze mm -hmm. co się dzieje, kiedy ktoś chce mnie wychować. A nie dzieje się dobrze, nie? Nie dzieje się dobrze. Także Super. Tak. Dziękuję Ci serdecznie. Zaraz A mów. ja również dziękuję. <laughs> Hej. Tak jak mówiłem wcześniej, Marysia przygotowała dla słuchaczy krótki poradnik: jak zacząć przygodę z pozytywną dyscypliną. Jeśli subskrybujesz newsletter ojcowskiej strony mocy, to masz już go pewnie na swojej skrzynce, a jeśli nie, to na ojcowskastrona mocy.pl ukośnik 039 znajdziesz formularz, dzięki któremu ten poradnik w kilka sekund trafi do Ciebie. Na tej samej stronie znajdziesz także linki do podcastów opisujących inne popularne metody wychowawcze. A jeśli spodobała Ci się nasza rozmowa i chcesz więcej, to już 8 stycznia o 21.33 na fanpage'u Królowa Matka odbędzie się webinar, gdzie role się odwrócą i tym razem gospodarzem będzie Maria, a ja będę próbował wypaść poważnie i profesjonalnie. Także zapraszam Cię serdecznie, bo sam nie wiem, co tam się jeszcze będzie działo. Podcast ukazuje się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc... Życzę Ci wszystkiego dobrego i spokojnego, wspólnie spędzonego czasu z rodziną i byś każdego dnia stawał się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem i byś zawsze wywołał uśmiech na twarzach swoich dzieci.